To pokazuję wam kasztanka, którego zakupiłem od kolegi. Jak tylko puściłem go do gołębnika, od razu usiadł sobie na tą półkę. Który tylko gołąb poleci, tam usiądzie. Nie daje sobie w kaszę dmuchać, jak ja to mówię. Wszystkich wygania. Myślę, że to jest gołąb z charakterem. Taki walczak, mówię, bo wszystkich tu wygania. I jak go kupowałem, to zwrócił moją uwagę: Andrzej, kup go, nie pożałujesz. No, czas pokaże. Zobaczymy, co z niego będzie. Czy się pomyliłem, czy nie. Jak do tej pory to się nie mylę. Co do oceny gołębia, czy będzie dobry, czy mocny, czy głupi, czy da radę później. Ale na razie mówię, no nie mam w ogóle kasztanków. Jeżeli się trafi jakaś samica, tak kolegów popytam, będzie ktoś miał, to dokupię. Jeżeli nie, dam mu wyszwanczkę. Kupiłem tylko go z tego względu, że gołąb mi się podobał. No i jest duży wiatr. Tam nie chcą za bardzo chodzić. Ale wiatr, duży wiatr. No, zaczynają się podnosić trochę. Ale mówię, dzisiaj duży wiatr, pochmurno. I puścimy, niech się przylecą. Ale już zaczynają klepać, mówię, już się ciepło zrobiło. Ale część zawsze sobie popracuje chwilę. Ale mówię, tyczki na dachu nie ma. Ale mówię, jest duży wiatr i już niestety w głowie są lęgi. Ale ja jeszcze nie wkładam jajek. Gniazd nie wkładam, znaczy. Nie ma na razie lęgów. Jeszcze co chwilę był, przed chwilą, ale przeleciał. Jakby tutaj był, to trochę by się wybiły. No tutaj to przychodzi na piekarnię, ale w tej chwili południe to myślę, że jest najedzony już. Koledzy niektórzy mają tam przebój z tymi jastrzębami. Miały dzisiaj słońce, pogoda, ale jest pochmurny, ale zaczynają pracować, rozbujały się trochę. Zobaczymy, jak będą kołować. Echa, o mieszkanie. Ale w jedno skrzydło, wsiadają w jedno skrzydło, to jest najważniejsze, że wsiadają w jedno skrzydło. Dach czysty. Nie pochodziły za długo, też nie ma szaleństwa, bo mówię. Zaczynałem gruchać. Tam zaczynam parować pomału.
Miałem dzisiaj wystawić wanienkę do kąpania, ale duży wiatr, nie chciało mi się. Będzie ciepło, słońce tam się wystawi. Ale już widzę, niektóre samice już są z jajkiem. Tylko patrzcie, jak nie są jajka, ale mówię, nie wkładamy na razie gniazd. Kasztanka co brązowego tam pokazywałem, co dokupiłem. No mówię, nie mam kasztanków żadnych, ale podoba mi się go. Zobaczymy, co to z tego będzie. Mówię, na razie samicy nie dokupuję, chyba że kolega w ziemi, jak coś się trafi ciekawego, ale wyszłanca tutaj miał być samczyk. Zrobiła się samiczka, to damy tak, aby został i zobaczymy, co on pokaże. Pod wyświęca wylotka idzie. Na razie mówię, nie parujemy. Wyświance, najważniejsze wyświance sparowałem, parę czerwonych i tutaj czerwony samiec z samicą, czarną też już jest sparowany, jeszcze karpiaki tylko sparuję i wkładamy gniazda. Na razie mówię, nie wkładamy gniazd. Trzy pary karpiaków dostało do sparowania, ale mówię, u nas, u mnie nie ma tutaj ciągu. Nie nastawiam się na hodowlę na młodych dużo, co wylęgnie się, to się wylęgnie. Bardziej się nastawiam na lotowanie. Nie sypę im na ziemię, z tego względu, że otworzę drzwiczki, mają wchodzić. Niech gołębie będą przegłodzone, trochę niech się słuchają. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Taki krótki filmik. Ale mówię, nic się na razie nie dzieje. Otworzyłbym drzwiczki, zamykam drzwiczki też po to, żeby nie nosiły tutaj, mówię, liści, gwoździ na gniazda, żeby jeszcze, mówię, odlec dwa tygodnie, jeszcze u mnie nie będzie w gniazd składane. Dlatego mówię, otwieram drzwiczki, do lasu zamykam, żeby nie nosiły na gniazda.
Tu jest kasztanek, tu jest trzech samczyków, które mówię, na razie jeszcze się nie wzięły, w parę nie puszczam. Nie chcę mi się naganiać później, tylko jak otworzę drzwiczki, tylko podsiadą i tylko patrzą. Dlatego nie spieszy mi się już teraz do puszczania świeżych. Wezmą się parę, popuszczamy. Pozdrawiam wszystkich, hejka.